Cześć. W tym filmie przejdziemy prostą ścieżkę od instalacji edytora kodu, optymalizacji go, po stworzenie prostego projektu składającego się z dwóch plików, styli CSS i indeks HTML i wystawienia tego na live serwerze na naszej przeglądarce. Jak widzisz, mamy mnóstwo edytorów kodu. Brackets, Notepad++, Atom, Sublime Text, Visual Studio i Visual Studio Code. Można się w tym pogubić. Najważniejsze na samym początku, abyś nie pomyliła Visual Studio z Visual Studio Code. Visual Studio jest to oprogramowanie dla .NET deweloperów, głównie pracujących w technologii C#, ale nie tylko. My zainstalujemy Visual Studio Code. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszesz Visual Studio Code i przejdziesz na stronę codevisualstudio.com. Tutaj możemy pobrać paczkę dla naszego systemu operacyjnego. Ja wybiorę Windows, chociaż mówię tak, że pod Linuxem z Visual Studio Code nie miałem z tym oprogramowaniem żadnych problemów. I co bardzo ważne, to jest oprogramowanie darmowe, 100% darmowe. Więc pobieramy paczkę instalatora, wskazujemy destynację, gdzie te pliki mają być zapisane. Standardowy proces instalacji. Po pobraniu instalatora klikamy, aktywujemy go i uruchamiamy. Wybieramy język. Akceptujemy regulamin. Wybieramy ścieżkę dostępu. Ja pozostawiam domyślną. Chciałbym jeszcze, aby ikona Visual Studio Code znalazła się na pulpicie, więc zaznaczam tego w checkboxa. Klikam Next i rozpoczyna się proces instalacji, który w przypadku Visual Studio Code powinien potrwać krótko. OK. Jeżeli zostawisz zaznaczonego tego checkboxa, wówczas automatycznie Visual Studio Code Ci się uruchomi. Ja jednak chciałem Ci pokazać, jeżeli nie dodasz ikony do pulpitu, przy następnym uruchomieniu wystarczy, że wejdziesz do Windowsa, wpiszesz tutaj Visual Studio i pojawi Ci się ten program. Klikam i tak wygląda ekran Welcome, czyli ekran powitalny Visual Studio Code. Rozpocznijmy od takiego prostego ustawienia, które automatycznie będzie zapisywało nam zmiany w kodzie. Więc przechodzę do ikony koła zębatego, wybieram ustawienia, czyli settings i interesuje mnie opcja autosave, która już była widoczna, jednak jeżeli nie będziesz jej widziała, nie będziesz jej widział, wystarczy, że wpiszesz tutaj autosave. Na razie jest wyłączona, więc wybieram opcję after delay, czyli po opóźnieniu z 1000 milisekund, czyli 1 sekundy, ma nastąpić automatyczny zapis. Ja chciałem, aby to nastąpiło po 2 sekundach. Zmiany zostają automatycznie zapisane. Nie musisz na nic klikać. Więc przejdźmy teraz do pola Explorera, czyli klikasz w tym miejscu na te zakładki. To jest pole, w którym będziesz zarządzała wszystkimi plikami Twojego projektu. Na razie nie mamy ani jednego pliku. Aby dodać do tego pola, wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem, nowy plik i tutaj wpiszemy indeks HTML. Teraz chciałbym Ci pokazać ciekawą opcję w Visual Studio Code dodaną automatycznie. Wpisz wykrzyknik w pliku HTML-owym i powinna ukazać się Tobie struktura dokumentu HTML automatycznie wygenerowana dzięki rozszerzeniu MF. Tych dokumentu, język witryny, kodowanie znaków polskie UTF-8, metatag odpowiedzialny za Internet Explorer i kolejny metatag odpowiedzialny za wyświetlanie tej strony na urządzeniach mobilnych. Jeżeli chcemy dodać tag HTML-owy, taki podstawowy H1, także ta wtyczka, wystarczy, że piszemy H1, naciśniemy tab, powinna nam otworzyć i zamknąć tag, do którego dodamy statycznie treść. Witaj w moim kursie. Jeszcze jedna rzecz. Zauważ, że zmiany automatycznie następują. Biała kuleczka znika w tym miejscu po 2 sekundach. Więc udało nam się prawidłowo wprowadzić autozapis. Bardzo przydatny skrót w praktyce programistycznej. Ctrl plus Shift plus P. Na razie mamy jeden plik. Pracując z projektem, tych plików są setki albo nawet i tysiące.
i czasami chcemy wyszukać odpowiednią klasę strefową, na przykład, albo CSS-ową, albo statycznie gdzieś dodaną treść, którą będziemy potem generować dynamicznie, Ctrl Shift plus P pozwala nam bardzo łatwo wyszukać taki element. Dodaję kolejny plik, to jest plik ze stylami, style CSS. Style generalnie odpowiadają za właśnie ostylowanie naszej strony, dodanie kolorów, koloru tła, podkreślenia itd. Więc dodaję takie proste style dla całej naszej strony, dla body, dla całego ciała naszej strony, kolor niebieski. I teraz, jeżeli chcę sobie nawigować pomiędzy plikami, używam skrótu Ctrl-P. Nawet mogę przejść do strony powitalnej Welcome. Takie dwa przydatne skróty. Ctrl-Shift plus P i Ctrl-P. Ctrl-C możemy zapomnieć, bo mamy automatycznie ustawione zapisywanie. Kolejna zakładka związana z pracą nad bitem. O tym powiem Ci wkrótce, gdyż uczyć się bita warto jednocześnie, rozpoczynając przygodę z programowaniem. Uczyć o dodawaniu plików do repozytorium, komitowaniu, pracy na osobnych branżach, merge'owaniu, usuwaniu konfliktów itd. Ale to przyszłość. Kolejna zakładka odpowiada za rozszerzenia. Pokażę Ci dwa ważne rozszerzenia. Przede wszystkim Live Server, który trzeba doinstalować. W moim przypadku on jest już zainstalowany. Dzięki niemu, posiadając na przykład drugi monitor, będziesz mógł automatycznie zobaczyć zmiany, które wprowadzasz w kodzie. I Beautify odpowiedzialny za strukturę. Pamiętaj, aby ten nasz kod był czysty, ponieważ może być tak, że po kilku miesiącach powrócisz do swojego kodu, ale także swoim kodem będą pracować inni programiści. Oni będą ci robić code review i wystawiać pewną opinię. Oczywiście, jeśli chodzi o ustawienie, mamy dużo opcji. Na przykład możemy zmienić wygląd naszego Visual Studio Code, przechodząc do Color Theme, czyli jeszcze raz do zakładki Settings, Color Theme i na przykład wybrać taki szablon, który będzie bardziej nas denerwował, czyli na przykład czerwony. Ja jednak wybiorę taki, który mniej męczy wzrok, bo właściwie tym się kieruję przy wyborze szablonu. OK. Powrócimy. Jeśli chodzi o GitLens i czy Engine Console, na razie nie będziemy o tym mówić. Nie jest to takie istotne. Stworzyliśmy dwa pliki. Jeszcze style nie podlinkowaliśmy do dokumentu HTML, ale otwórzmy nasz plik Open with Live Server, czyli klikamy prawym przyciskiem na plik index.html, Open with Live Server i widzimy nasz mini projekt, który składa się z statycznie wyświetlonego tekstu. Na razie tło jest domyślnie białe. Podlinkujmy style CSS do HTML, więc w sekcji head dodajemy właśnie taki znacznik link, informujemy, że to są style CSS i ścieżkę dostępu href do naszych styli CSS. Kropka, ukośnik, style CSS, jeżeli odnosimy się do pliku, który znajduje się na tym samym poziomie. Jeżeli chcemy wyjść poziom wyżej, dwie kropki, slash. Jeżeli jeszcze poziom wyżej, dwie kropki, slash, dwie kropki, slash, style CSS. W ten sposób możemy nawigować po Explorerze. Zarządzać po prostu dostępem do tych plików. Ostatnia ważna rzecz, o której chciałem Tobie powiedzieć, to terminal. W nim będziesz mógł dodawać komponenty, modele, serwisy. W późniejszym etapie, gdy już będziesz tworzył aplikację, na przykład w Reakcie albo Angularze, w nim będziesz obserwować błędy w kodzie, w nim także będziesz mógł dodawać informacje do repozytorium w Gicie, więc terminal jest taką funkcją niezbędną. Mamy terminal, mamy zarządzanie plikami po prawej stronie, mamy pliki w centrum, więc możemy rozpocząć pracę nad kodem i rozpocząć naukę od HTML-a, styli CSS, pamiętając o Gicie.